Cześć. Słuchajcie, ostatnio wrzuciłam Wam zajawkę o nirpodzie i pojawiło się w komentarzach, pojawiły się w komentarzach pytania na temat co to za narzędzie i jak funkcjonuje. W związku z tym postanowiłam szybko pokazać wam, pokazać wam, jak to narzędzie wygląda. Więc poczekajcie, wyloguję się i najpierw wejdziemy na stronę główną. Więc nirpod.com jest to narzędzie combo, słuchajcie, narzędzie, które łączy w sobie opcje prezentacji, ale również z aktywnościami angażującymi uczniów. Czyli zamiast na przykład wykorzystywać podczas lekcji zdalnej kilka stron, kilka narzędzi, które służą nam do różnych... Aktywności możemy wykorzystać Nearpod, ponieważ to narzędzie łączy w sobie naprawdę wiele funkcjonalności, i spróbuję szybko pokazać Wam, jakie te funkcjonalności są. Zakładacie konto rejestrując się za darmo, ponieważ możemy korzystać z wersji BASIC, czyli do 100 mega, możemy tworzyć prezentację. Ja się zaloguję, jestem zalogowana tutaj między innymi na koncie z naszego szkolnego Microsoftu. Więc jak widzicie, teraz wchodzimy do mojej y, roboczej tutaj wersji y, Nirpoda. Po lewej stronie widzicie, że pojawia się pasek, w którym jest moja biblioteka raporty. Tutaj będziemy widzieć raporty z wszystkich lekcji, czyli możemy podejrzeć aktywności uczniów w My Library, czyli w bibliotece możemy widzieć nasze lekcje. Tutaj jest jakaś moja testowa akurat ułożona. Nirpot Library to są wszystkie udostępnione przez użytkowników prezentacje wykonane przez nich. No nie ukrywam, że największy zasób to jest po prostu angielski angielskich prezentacji, czyli w języku angielskim angliści mają po prostu raj. Oprócz tego w takim razie jak stworzyć taką prezentację? Słuchajcie, no naciskamy przycisk create, wybieramy opcję lessons, bo ja teraz na tym chcę się skupić, no i tworzymy taką można powiedzieć lekcję właśnie nirpodową co możemy w ramach takiej lekcji stworzyć tutaj w Nirpodzie. Słuchajcie, możecie załadować własną prezentację PowerPointową, którą już macie tutaj przez upload files to robicie. Możecie również załadować jakąś prezentację w PDF-ie albo po prostu jakieś zdjęcia, które macie własne. Ale możecie również tworzyć swoją prezentację tak naprawdę od zera. Zawsze dodajemy nową aktywność, też nowy zasób przez naciśnięcie plusika. Czyli plusikiem naciskamy i zobaczcie, wybieramy zasoby. Zasoby mamy to wszystko, co tutaj widzicie, czyli możemy dodać jakieś wideo, możemy stworzyć slajd. Możemy dodać zasób w sieci, czyli link, który nie będzie nas przynosił na zewnątrz Nirpoda, tylko będzie ładował stronę wewnątrz Nirpoda. Możemy wybrać jakiś y, obiekt 3D z zasobów, jakie Nirpod nam oferuje, również symulacje to jest bardziej dla matematyków, fizyków, chemicy, też mówili mi, że, że coś mogą znaleźć. Wycieczkę wirtualną możemy wybrać y, jakieś fajne, krótkie filmiki z zasobów BBC. Swaya. Jeżeli, jeżeli mamy konto właśnie połączone z Microsoftem, to możemy, to możemy bardzo w, w łatwy sposób osadzać też prezentacje w Swayu, które już mamy zrobione, ale możemy też korzystać z gotowców. Świetne prezentacje Swayowe w języku angielskim tutaj są. Możemy w obrębie jednego slajdu zrobić pokaz slajdów na przykład. Możemy dodać również audio i możemy załączyć plik PDF, który uczniowie mogą sobie pobrać. Oprócz zasobów, możemy Możemy też dodać aktywności. Do tych aktywności zaliczamy pytanie otwarte, matching pairs, czyli, czyli dopasowanki pary. Możemy stworzyć quiz z dużą ilością pytań. Osadzić możemy też flipgrid Możemy zrobić draw it. Możemy też stworzyć tablicę do współpracy, szybką ankietkę, tekst z lukami oraz memory. Postaram się stworzyć z Wami teraz taką krótką lekcję, żeby Wam pokazać. Zaczniemy może jeszcze raz od plusikiem dodajemy zasób. Ja chcę, żebyśmy dodali może stronę tytułową. Zobaczcie, wybieramy sobie slajd i możemy do tego możemy sobie wybrać szablon slajdu. W Nearpodzie to, co mi się podoba, to jest to totalny minimalizm, czyli nie mamy tutaj żadnych bajerów, skupiamy się po prostu na najważniejszych rzeczach. Możemy na dole wybrać layout. Zobaczcie, i tutaj możemy wybrać, że mamy tylko jeden element na slajdzie, albo tytuł i element, albo tytuł i dwa elementy, co ja teraz wybiorę. E, możemy również zmienić background, czyli tło, i wybrać z zasobów Google albo załadować coś od siebie z komputera. E, tutaj możemy sobie dodać po prostu slajd pierwszy. Dodaję tytuł. Mogę dodać też tekst, jak widzicie, to jest bardzo proste, nie mamy zbyt dużo opcji do wyboru, co z jednej strony być może jest minusem, ale ja uważam, że jest plusem, ponieważ skupiamy się tak naprawdę na merytorycznych treściach, a nie na jakichś barierach, Zasoby, aktywności, teraz piszę po prostu, po prostu piszę, byleby coś napisać, o tak. Zadanie, a tutaj możemy dodać obrazek albo na przykład gif. Zobaczcie, gif. Mam tutaj wyszukiwarkę Google i mogę na przykład wybrać sobie słowo work i chcę, żeby on mi znalazł jakiegoś gifa ze słowem work, tak? I teraz sobie szukam tutaj gifa, który mi odpowiada. O, to może być taki gif. I zobaczcie, że on zostanie po prostu dodany. W każdej chwili tutaj tym okiem możemy podejrzeć sobie. Podgląd tego slajdu ze strony ucznia, ale możemy też dodać audio. Zobaczcie,, audio recorder tu mamy i możemy dodać audio do każdego po prostu slajdu. W związku z tym, jest to też super opcja, jeżeli chcemy uczniom zadać naszą lekcję, na przykład jako zadanie domowe, żeby sobie odtworzyli w wolnej chwili, to możemy do każdego slajdu dodać po prostu jeszcze nasze nasz dźwięk nasze być może wyjaśnienie albo jeszcze dodatkowe informacje coś mi się długo ten gif nie ładuje dobra wybi wybiorę sobie gifa może z kotem może się szybciej załaduje jakoś tak tutaj spróbuję sobie zapisać po angielsku proszę bardzo o tutaj jest jakiś kod zapisuję może się załaduje jakoś coś mi ciężko chodzi internet W momencie, kiedy już dodamy, no to naciskamy Save i Exit. Mam nadzieję, że mi się dodało. Zobaczcie, że nasz e, zasób zostaje dodany. I tak naprawdę widzicie, w każdej chwili mogę kliknąć i jeszcze raz go edytować. Jak widzę, nie dodał się mój GIF. Spróbuję wybrać jakiś obrazek. E, na przykład niech ten obrazek to będzie e, u, zapis Work, co on tutaj znajdzie. O. Dodam ten obrazek, może pójdzie szybciej. O, proszę bardzo. Możecie ten obrazek zwiększać. Yy, o, zmniejszać jak chcecie. No, i Save and Exit. Zapisuję. Mogę dodać kolejny slajd, jak chcę. Albo mogę dodać jakąś aktywność. Więc ja chciałabym na przykład dodać aktywność, bo chcę Wam pokazać, jak wygląda. Pytanie otwarte. Dodaję. No i zobaczcie, co mam tutaj. Mogę dodać pytanie otwarte, czyli na przykład yy, napisz, co dzisiaj ciekawego się wydarzyło. Po prostu takie coś. I zobaczcie, jest tutaj też na dole pi. Różne, yy, różne znaki matematyczne, więc spokojnie można tutaj też różne zadania pisać. Możemy dodać ta, czas, czasomierz. Tak, na to możemy dodać praktycznie do każdej aktywności czasomierz. Yy, na przykład jedną minutkę, yy, że mają czasu na to, żeby odpowiedzieć. Oczywiście nie, nie musimy dodawać. Jak chcemy zrezygnować z czasomierza, klikamy na krzyżyk. Możemy też tutaj dodać różne inne media, też wideo, PDF, audio i wtedy być może pytanie będzie opierało się na, na jednym z mediów. No i możemy też zezwolić uczniom, aby nagrywali odpowiedź głosowo. Ja to włączam i naciskam save. Więc zobaczcie, już mam już mam tak jakby dwa elementy w mojej prezentacji. Kolejna rzecz, znowu plusikiem. Zobaczcie, że mogę dać kolejną aktywność. Czy wam pokazać draw it też? Klikam i przechodzę w Draw It, czyli narysuj to. Znowu mogę dodać jakieś media, czyli PDF, wideo, obrazek, jakiś link albo audio, albo sama się mogę nagrać. Ale mogę też napisać polecenie, na przykład wypełni kartę pracy. Jeśli macie jakąś kartę pracy, to możecie ją teraz tutaj załączyć. Jeśli niczego tu nie załączycie, to wówczas będzie biała tablica i po prostu yy, wówczas polecenie by musiało być, na przykład, nie wiem, narysuj serduszko, albo napisz coś, czy, czy cokolwiek innego, ponieważ uczniom, yy, po stronie ucznia ukaże się tutaj taki pasek narzędzi i on może rysować, może pisać, albo może też dodawać obrazki. Natomiast ja chcę Wam pokazać, jak dodać kartę pracy. Ja nie mam żadnej karty pracy akurat na swoim komputerze, ale spróbuję, e, spróbujemy znaleźć może na Google'ach jakąś e, kartę pracy, więc może sobie znajdę e, z angielskiego, będzie mi na, najprościej, worksheet, e, zrobimy sobie present e, simple. Zobaczymy, czy tutaj coś jest. Zobaczcie, powstały tutaj, tutaj widać jakieś, o, jakieś karty pracy. Wezmę tą. Nie umiem się jej za bardzo przyjrzeć, ale, ale myślę, że to będzie, karta pracy polegała na tym, że mamy uzupełniać. I tu będzie chodziło o to, że uczniowie będą mieli właśnie wpisać, a my to będziemy widzieć w czasie rzeczywistym. Więc naciskam save i już mamy kolejną, kolejną aktywność. Możemy dodać też kolejny slajd. I, i w ten sam sposób dodajemy wszystko inne. Możemy dodać też jakąś wycieczkę wirtualną, tak. Zobaczcie, wybierzemy sobie Santorini, Dan. No i jest dodana. Jak chcemy już zakończyć, no to naciskamy po prostu Save and Exit. Musimy nadać tytuł. U mnie to jest testowa lekcja. Możemy wybrać, dla jakiej grupy wiekowej to jest, to zaznaczę inne, i tutaj też wybieracie mniej więcej kryterium, co to jest. I tutaj dam powiedzmy takie: safe and exit, e, testowa lekcja, e, próbna. Próba, safe i exit. No i zobaczcie, że nasza lekcja jest utworzona. Zapisuje się, możemy ją zawsze podejrzeć ze strony ucznia, to jest zawsze preview. I teraz zobaczcie, jak tu jesteśmy, to możemy lekcję uruchomić w czasie rzeczywistym, wtedy pojawi się kod, który uczniom dajemy, a oni albo za pomocą aplikacji, albo na stronie nirpod.com w miejscu dołączenia jako student, czyli join as a student wpisują ten kod albo jako Student Pace, czyli jako yy, tak naprawdę zadanie domowe. I wówczas określamy w kalendarzu, zobaczcie, określamy datę, do kiedy ma być to yy, zrobione, do kiedy mają aktualne, a my w raportach, czyli w tych Reports będziemy widzieć, yy, podglądać efekty pracy uczniów. To jest zawsze kod, który uczniowie muszą wpisać, ale równo, również możemy pobrać bezpośrednio zawsze link, a naciskając na kalendarz zmieniamy sobie czas trwania po prostu yy, naszego zadania i teraz jak będzie wyglądał podgląd jak nacisnę na preview to mi się załaduje i widzę ją w podglądzie czyli tak jakby to widzieli studenci to musi trochę trwać bo musi się lekcja załadować to też zależy oczywiście od internetu w danym momencie no mi chyba mój internet w danym momencie kiepsko chodzi bo się długo ładuje w każdym momencie możecie też tą lekcję edytować. No, słuchajcie, spróbuję jeszcze raz. O, już się załadowała, ale ja nacisnęłam, żeby się jeszcze powtórzył. Dobrze, trudno. Poczekamy chwilkę, bo chciałabym Wam pokazać. No i po prostu sobie ją przeglądacie, tak jakby przechodzili ją uczniowie. Tylko, że nie musicie wpisywać kodu. Tutaj widzicie, że jest miejsce na odpowiedź, ale można również nagrać audio. Trzeba wtedy pozwolić u siebie, żeby się nagrało. Jak wygląda ta karta pracy? To mnie w sumie najbardziej interesuje, bo chcę wam pokazać. Zobaczcie, jest tutaj możliwość rysowania. Oczywiście źle się pisze kursorem. Źle się pisze, ale można wybrać opcję tekstu, i wtedy ten tekst przesuwamy i dopasowujemy tutaj. Her name is. I się pojawiło, tak? Mamy is. Więc trzeba tutaj troszeczkę też dopracować to, ale możemy taką kartę pracy uzupełniać. Uczniowie mogą uzupełniać, a my widzimy efekty ich pracy. Tutaj możemy sobie też zobaczyć te wycieczki wirtualne. No to słuchajcie, to tak w szybkim skrócie, bo pytaliście na czym polega. Mam nadzieję, że zachęciłam was do odkrywania tego narzędzia i testowania jego możliwości.